Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność 2x kwadrat minus 3x większe od 5. Przenosimy na początku piątkę na lewą stronę, czyli mamy 2x kwadrat minus 3x minus 5 większe od 0. Na współczynnik a stojący przy x kwadrat to 2, b to minus 3, c to minus 5. Naliczymy sobie deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli u nas to będzie minus 3 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy minus 5, czyli mamy 9. I te dwa minusy dają plus, czyli dodać 40, czyli 49. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 49, czyli 7. Później są miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli co my tutaj mamy? Minus b, czyli minus minus 3 to jest 3. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 7, podzielić przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Mamy minus 4 na 4 to jest minus 1, a tutaj będzie 3 plus 7 na 4, bo 2 razy 2 to 4, czyli mamy 10 czwartych, czyli 2 całe i 1 druga. Zaznaczamy sobie teraz na osi x miejsca zerowe, tu jest minus 1, tutaj będzie 2 i 1 druga. Patrzymy na a jest większe od 0, z tego wniosek, że ramiona idą do góry. Funkcja jest uśmiechnięta i patrzymy na ten znak nierówności. Oni się pytają, kiedy funkcja jest większa od zera, czyli kiedy leży nad osią x. Tu leży nad osią x i tutaj sobie leży nad osią x. Czyli nasz x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki, ten obszar. Suma od 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności, czyli ten obszar. I to jest odpowiedź do zadania.